takim wyznacznikiem miejsca pobytu stałego jest miejsce chyba, w którym trzymasz swój sprzęt letni i sprzęt zimowy, którego nie bierzesz ze sobą. Bo przeważnie wystarczy mi komputer, aparat i mogę już gdzieś sobie pomieszkiwać. Jednak tutaj jest taki mój magazyn, no i baza w sumie. Dlatego tak jakoś podchodzę do Płocka. Tutaj, kurczę, spędziłem całe swoje dzieciństwo, całe swoje życie. Jestem regularnie w Płocku. Z Płockiem nie rozstałem się chyba dłużej niż pół roku. Polożyce, to jeszcze 30 lat temu tam wieś była, nie? Ja zresztą pamiętam, jak krowy się pasły naprzeciwko mojego bloku. Mama chodziła po mleko, jeszcze ciepłe było, przynosiła autentycznie od gospodyni. Jak petrochemia w ogóle powstała, ten boom, no to tak naprawdę to ludzie z okręgu Płocka przyjeżdżali, nie? Tak po promieniu 30 km. I tak właściwie to 60% Płocczan to ma korzenie chłopsko-robotnicze, nie? No, nieźle, nie? To były studia filozoficzno-teologiczne. Był taki moment zakonu, tak? Doświadczenia relacji z Panem Bogiem. Potrzebowałem 33 lat życia, żeby odkryć autentyczną tożsamość, że ja jestem naprawdę i że ja żyję naprawdę. Jakąś pracę znaleźć, która będzie dawała możliwość zaciągnięcia kredytu, wykupienie mieszkania albo wynajęcie dziewczyny jakąś do tego mieszkania. No i wiadomo, obiady, spacery, no i życie, żeby tu żyć jakoś fajnie, na koncerty chodzić, do klubu, z kumplami się spotykać. W klubie to na pewno raz miesiąc. Bywa, że i częściej. Mam sporo znajomych, którzy bardzo często bawią się w klubach. Bardzo dużo alkoholu teraz spożywa młodzież, szczególnie w moim wieku. Bardzo dużo. Codziennie, po prostu codziennie po szkole na piwo, na wódkę. Dzień w dzień potrafią pić.
Nie tak jak niektórzy, że napiją się tylko w weekend albo 2 czy 3 razy w miesiącu. Oni potrafią po prostu pić dzień w dzień. Olać szkołę, olać dom i nic nie robić, tylko pić. No, koleżanki, no to... bawią się z chłopakami, ale niestety faceci w tych czasach są tacy, że zależy im tylko i wyłącznie na jednym, tak więc nie idzie się zbytnio z kimś pobawić. Na dyskotece bynajmniej. Dziewictwo nie ma żadnej wartości bynajmniej. Robię to, co lubię, zaczynam robić to, co lubię, czyli to wystarczy, no, wystarczy w życiu to, żeby być, powiedzmy, żeby wiedzieć, co to jest szczęście, żeby tego dążyć, robić to, co się lubi. Znaczy, Płock jest bardzo wygodnym miastem, bardzo małym miastem, żeby cokolwiek tutaj załatwić, naprawdę wszystko można to zrobić w ciągu godziny, czy pół godziny, wszędzie jest blisko. Nie ma ruchu na basenie na przykład, basen jest najtańszy w Polsce, mimo że znajomych mam rozsianych po całej Polsce i wszędzie mogę gdzieś tam kogoś znajomego znaleźć. To takich najbliższych mam w Płocku. Kwestia właśnie uświadomienia sobie tego, co robisz w życiu i co chcesz robić, no, że zrezygnowałem z jakiejś tam, powiedzmy, pracy innej na rzecz tego, że będę zajmował się fotografią. Rzeczy, którą, kurczę, lubię i w której chcę się rozwijać, które jakieś tam daje mi to coś, czego tam inne zajęcia mi nie dawały. No, ale świadomość tego, że no, jest się po prostu od siebie zależnym, tylko i wyłącznie, co ma swoje plusy i minusy. Trzeba o siebie dbać, o to, żeby te zlecenia były, żeby było co robić, bo jednak trzeba myśleć o tym, żeby kasa była. Ja myślę, że jeżeli uznać szczytem moich marzeń właśnie pracę w radiu, to ja już tymi małymi kroczkami mam nadzieję, że się do tej pracy, do tego szczytu zbliżam, tak? Zaczynając właśnie tutaj w Płocku od warsztatów, rozmawiając z tymi ludźmi, obracając się w tym środowisku, myślę, że sama spełniam swoje marzenia w tym momencie. Jeżeli chodzi o rynek pracy, nie widzę żadnych perspektyw, tak? Sama składałam wielokrotnie gdzieś CV, chodziłam, roznosiłam, szukałam pracy przez internet, nie miałam żadnego odezwu, tak? Oprócz kilku tam, powiedzmy, rozmów kwalifikacyjnych i na tym koniec. Więc nie ma tutaj na pewno możliwości. Nie wiem, czy jest lepiej w Warszawie, czy w jakimś większym mieście, aczkolwiek no tak to postrzegam, tak, że Płock nie daje takiego wachlarzu możliwości dla ludzi młodych, dla osób młodych, tak.
Muszę wyjechać z musu tak naprawdę, tak? Z braku możliwości. Nie ma w ogóle innej możliwości, żebym ja tam została. Muszę zostawić rodzinę, muszę zostawić przyjaciół, których jakby nie było, mam tam na miejscu najwięcej, bo to już od dzieciństwa, od dziecka praktycznie. Jednak rodzina jest najważniejsza, rodzina nigdy się nie odwróci, rodzina zawsze będzie, cokolwiek by się nie działo. Czy się zrobi jakiś błąd, czy się coś powie, to zawsze ta rodzina jednak stoi murem. Chciałabym być odbierana jako osoba, która zasady jest dobra, zasady pomaga, ale która nie da się w żaden sposób wykorzystać. I tym się kieruję w życiu. Wydaje mi się, że staram się taka być. Natomiast jeżeli widzę, że w pewnym momencie ktoś już mnie wykorzystuje, tak, czyli co róż prosi, czego się ode mnie chce, no to już jednak moja postawa też się zmienia. Moim zdaniem pieniądz jest w życiu potrzebny. Jest w życiu potrzebny po to, żeby utrzymać chociażby rodzinę, żeby o siebie zadbać, żeby mieć jakąś pozycję w społeczeństwie, bo postrzegamy te osoby, mi się wydaje, które tych pieniędzy nie mają, jako gorsze, jako słabsze. Nie szanuję sam siebie. I tyle. Już nie będę mówił o rodzicach, nie? No był okres, że jak się robiło, bo i robiłem i na stoczniach, i w cyrku robiłem, i się zaczęło. Z tego co wiem, to ojciec jest po paru operacjach, miał żyły przepychane, bypassy założone. Jakoś nie mogę tam dotrzeć, bo się wstydzę. Kumpla chcieli zabrać na Majkę. No nie dałem zabrać, bo mówię, dobra, ja go zabiorę ze sobą, nie? Dobra, to pan go weźmie i idzie, nie? A tak to już by na ulicy leżał, albo nie wiem gdzie. To jest życie, to jest takie porypane, o tak się mówi. Warszawa jest miastem bardzo dynamicznym i szybkim, w którym czas bardzo szybko się kurczy i nie ma miejsca na spotkanie. I zdecydowałem się na Płock, bo wspominam tu czas jako czas wyjątkowy. Kim jestem? Jestem człowiekiem zafascynowanym odkrywaniem właśnie prawdy, poszukiwaniem wolności wewnętrznej, która jest w nas, bo od siebie zaczynam tą podróż w głąb. Chcę podążać z prostotą i z pewnego rodzaju odwagą. Odwagą przekraczania pewnego rodzaju granic. Nie po to, żeby ryzykować coś, ale po to, żeby doświadczyć. I faktycznie osoby, które trafiają do mnie do gabinetu z pogłębioną depresją, z jakimś smutkiem, bezradnością, z frustracją, że nie ma pracy dla niektórych osób i jest w nich właśnie chęć, żeby opuścić to miasto, to we mnie osobiście rodzi smutek, że spotykam się z tym, że po prostu coraz więcej ludzi sobie nie daje rady tutaj w tym mieście. Każdy kawałek, każdy skrawek ma jakieś ze sobą wspomnienia, tak? No ale no, czasami trzeba się umieć rozstać z wspomnieniami i zacząć żyć gdzie indziej. Nie, no moim zdaniem ja w wieku 16 lat nie wyobrażam sobie teraz pracować w Płocku. Jest tyle ludzi, którzy mają ogromne wykształcenie i nie pracują. Nawet u mnie w rodzinie. Tak więc, no, na pewno duży dom, bardzo duży, z dużymi oknami. Dom, rodzina, dobra praca. No i żeby wszystko jakoś się układało. No, ze 3000 to podejrzewam, że najmniej. No bo jednak życie kosztuje. Nie można powiedzieć, że nie. Tym bardziej, jeżeli ma się rodzina. I cieszyć się ze wszystkiego, co się ma. Nie liczyć na więcej. Tylko cieszyć się po prostu z tego, co się ma. Bo inni mają 10 razy gorzej i potrafią być szczęśliwi. Przyjaciela już nie mam, bo zginął w Jugosławii, niestety. Drugi też zmarł 7 miesięcy temu. Po głowie mu skakali. I na śmierć. Naćpani tego, to wiesz. Ja tu się boję, się napatrzyłem już na te padaczki wszystkie. Mi się boję, żeby mnie nie złapało, nie? Przy takim agresywnym odstawieniu. Bo tamtą zimę przeżyłem w Chorzowie, tą poprzednią, to w krzakach spałem normalnie, bez niczego. Normalnie pod krzakiem się kładę i śpię. Do widzenia. Ja się budzę, tu śnieg na mnie leży, nie? Otrzepałem się ze śniegu i mówię, dobra, trzeba iść dalej, nie? W trasę.
Myślałem, że co pojechałem do Chorzowa, że to będzie inaczej. No i tak z powrotem wróciłem tutaj. Chcę się doprowadzić trochę do kultury i chcę wrócić do matki, do ojca. No nie wiem, jak to tam będzie. Bo się wstydzę akurat tam wrócić. Bo się miałem kiedyś ożenić. Tylko, że ja robiłem wtedy w Gdańsku na stoczni. Tylko, że matka tej dziewczyny mi mówi, i ty jesteś mi tam, ona się puszcza na lewo i na prawo, nie? Dałem sobie spokój. A tym bardziej, że ja dzieci nie mogę mieć. Jestem bezpłodny. Jedna też mnie chciała wrobić, że niby w ciąży ze mną jest. Ja mówię, co ty mówię, w ciąży jesteś? Mówię, jak ja mówię, nie mogę mieć dzieci, nie? No i tak, wiesz, takie życie. To jest normalne takie. To jest życie na ulicy takie. Aby tylko przeżyć. Nie to wszystko. I potem trafiłem na pułk i do Jugosławii. No się zgłosiłem. I pojechałem. Z ciekawości. Chciałem zobaczyć, jak tam jest. No i tyle. I przeżyłem. To, że paru kumpli nie wróciło, no ale to z czego? A ja niestety jeszcze wróciłem, jeszcze żyję. Co by zrobił, jakbym miał dziecko o 12 lat odstrzelić? No. No trzeba było to zrobić. A przynajmniej 20 osób wtedy było uratowane. I tu też właśnie zauważyłem, że dużo właśnie na ulicy jest ludzi, co byli właśnie na wojnach. Na dzień dobry się przejechać tylko przez miasto z 50 osób, to zobaczymy na dzień dobry. Około 1000 to będzie na pewno. Tylko, że nie widać tego. Pustostany są, działki, wszędzie, gdzie się da. Ale no, szczerze mówiąc, to jakbym tak już stał się ekspertem swojej branży, to bym chciał zarabiać powiedzmy te 3000 do ręki. 2,5 no. 2,5, 3. 3,5. No. W Płocku. Chociaż niekoniecznie. Z wujkiem się spotkałem. Mówię, wiesz, wujku, tam jestem na stażu. Mówi, ty ucz języka i wyjeżdżaj, wyjeżdżaj. No, coś tam może jest. Potem zostaje z taką myślą człowiek. Z sąsiadką rozmawiam w autobusie. Nie, tu w Płocku nie. W ogóle to w Polsce to też nie. W Polsce też nie. No i tak... Mówię, Holender, no to z taką ścianą się człowiek zderza, no jak to? I jeszcze mam wyjeżdżać z miasta? Z Polski? Bardzo wielu moich znajomych powyjeżdżało z Płocka, wielu nie wróciło, ale z kolei też wielu wróciło z tego względu, że tam, gdzie wyjechali, nie znaleźli.